Hej, cześć, witajcie, jestem Maxa, to jest kolejny odcinek z Banishedda. Słuchajcie, ostatnio ogarnęliśmy w końcu to drewno, bo jestem takim tukiem, że nie potrafiłem tego naprawdę zrozumieć. Mi się popieprzyły te znaczniki, no niestety, tak to bywa. Mamy cały czas czterech tutaj tych walących to drewno, ale powiem wam, że tego drewna to nigdy za dużo, tak więc na razie niech zostaną, bo jedzenie też jest ok, więc pracowników więcej nie potrzebuję u zbieractwa ani u rybaka. Zbudowaliśmy ostatnio most i dróżkę już na drugą stronę jakby. Myślę, że ten iron będziemy mogli wyzbierać, bo jak zrobimy tego kowala, to on będzie go dużo potrzebował, ale także drewno on potrzebuje. Tak więc patrzę, drewno praktycznie do wszystkiego. Zagrodą to chyba tylko latem mogą się zająć, wiecie? Nie wiem, zobaczymy, czekajcie, jak teraz oddajemy, to będę miał jednego więcej, jeden więcej jest, dobra. Na razie to i tak jest spauzowane, tak więc niech sobie tak stoi, jak jest. Dobra, patrzcie, mam 14 i 4. Niech oni się zaczną rozmnażać, kurde, bo naprawdę... Trochę nam to będzie tutaj trwało, na dwójkę damy oczywiście, bo na jedynce nie będziemy grali, tylko czasami spowolnia albo spauzuje. Dobra, nie się na razie zajmują, nie będę ich zwalniał, mamy 200 już tego na opał. Zrobimy sobie nadmiar tego naprawdę, to taki spory, patrzę, mają po 40 domka mniej więcej. A jak im zabraknie, to będą dopiero sobie donosić. No, to jest tak, że oni idą po jedną partię. Nie wiem ile na raz mogą wziąć. 40-50 około. Widzicie, jak im się skończy, to oni dopiero pójdą po kolejną dostawę. A już mamy nadmiaru 200. Tak więc nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Patrzcie, tu mamy cały stok już. Patrzcie, 71, praktycznie full. Na razie zostawiam jeszcze tych czterech drwali. Niech sobie tam ogarniają. I możemy myśleć o jakichś nowych budynkach, słuchajcie. Bo jedzenie na razie jest ok w miarę. O, patrzcie, już nam tutaj... Czy to samo przyszło? Ja nie wiem nawet. Dobra, damy jednak tego pracownika. Nie wiem, czemu ten budynek też jest wstrzymany. Zobaczymy, dałem pracownika, chociaż no jest budynek na wstrzymaniu jakby. O, oni nawet tutaj zbierają, tak? Serio? Taki zasięg jest? Tak, patrzcie, na drugą stronę poszli. Dobra, niech ten pracownik będzie, on po prostu może... One się nie rozmnażały czy coś, bo dopiero je znosił czy coś. Dobra, zobaczymy. Dałem tego pracownika, widzę, że ktoś tutaj stoi i nie wiem, może będzie się interesował wkrótce. Może... No, przez płot też spoko przejść w sumie, nie? Można. 6-9 przypadek? Nie sądzę. A wiecie, zbieracz mamy jeden tutaj przy bazie. Drugą budę, najwyżej tą stodołę, postawimy tutaj, ale taką lepszą. O ile to jest ta lepsza, czekajcie, tutaj sprawdzimy. Wooden house. A w ogóle możemy później stone'owe domki jeszcze stawiać. Czy co? To ten to my od razu wypieprzymy. Nie wiem w sumie jak. Tak to nie działa. Structures. Dobra, mamy to. Kamienia zapas duży jest, tym bardziej, że oni tu zbierają, wam powiem w międzyczasie, ale patrzcie, ile tu mamy tego stone'a, cholera, jeszcze najpierw ta irona nam tam po drodze znajdują. Zaczniemy kamienne domki robić. Zaczniemy. Czemu by nie? Literą te sobie odwracamy, jakby ktoś chciał pograć w tą grę. Mówię, bo ja też szukałem tego skrótu, jak budynki odwracać, bo do drogi zawsze musimy robić. Nie myślę, że tutaj zrobimy to już, o czym myślałem na samym początku, i zaczęliśmy budować drogi. Czyli tu, żeby tak połączyć sobie. Dokładnie tak. O Jezus, nie to kliknąłem. I tu to, nie to, fuck. Aha, struktura się tak posuwa. To usunąć, tą kostkę. No tu w sumie zostawię tą. Bo tam jakoś tu pociągniemy boczkiem. O, tutaj będziemy mieli kiedyś drugiego zbieracza. Na razie ci ogarniają, więc źle nie jest. Mam 15 dorosłych, 3 dzieciaków. No dalej, rozmnażać się, panie, panowie, bo pracowników, rąk coraz więcej by się przydało. Bo troszeczkę stoimy, jakby nie patrzeć. O medycynie, czy teraz już powinniśmy myśleć? To jeszcze nie teraz wam powiem, nie teraz jeszcze. Aha, była ta jedna i co, i uciekła, tak? No dobra, kiedy niech zbudują na zapas. Wow, jak szybko przynieśli surowce. Na jakim mamy speedzie? Na dwójce, a tak szybko to się stało? Nice, nice.
Nie, może to tylko latem można naprawdę, też nie wiem, o co tutaj chodzi. Ogarnę najwyżej w kolejnym odcinku to. No, muszę znowu na się zobaczyć. Co on woła? Aha, że produkcja limit, dobra. W sumie do 300 damy mu. Myślę, że to będzie optimal, patrzcie, 400 narobił na zapas. A tu w sumie na razie też nie różną do fulla. Patrzcie, już prawie pełny stockpile. Domek pierwszy kamienny jest. Dzieci nie widać. Gdzie kolejne domki będziemy budowali, pewnie się zastanawiacie. W sumie sam nie wiem, możemy na drugiej stronie zacząć budować, bo to nie jest powiedziane, że my będziemy blisko robić wszystko w jednym miejscu, bo mówię, tu będziemy budować niedługo nowe budynki. Kopalnie, kowala, straty, taty. Więc tutaj też by się przydały, żeby nie mieli, żeby musieli taki kawał dymać. Tak więc tutaj domki także zaraz będziemy stawiać. Ja myślę, że zaprojektujemy sobie drogi najpierw. A tam niech nam się zapasy jakieś wyrobią, jeszcze drewna i tak dalej. Bo zima nieubłaganie znowu nas została. Malniemy jakąś drogę, zobaczymy co później z tego wyniknie. Jak ją zbudują, to będzie bardziej widoczna. I od tej drogi powiedzmy tutaj kolejną tak. Aż do końca. I tu damy nowy magazyn. Gdzie znajduje się, sam nie pamiętam nawet gdzie. Tutaj mamy. O, market zbudujemy później. W markecie będą się wymieniać wszystkim. To jest dla naszych tutaj. No, tylko market jest bardzo obszerny, wam powiem. Czy tutaj, tu nie będzie mógł stać. Tutaj najwyżej. Gdzie? Albo słuchajcie, tu zrobimy market. Patrzcie. Tu będzie idealny market. Idealny. Mhm. To jest to. Tu będzie market, ale ja go stopuję, bo patrzę ile tu wszystkiego trzeba. 62 stone, 40 ironu, 58 drewna. To tylko jest projekt, słuchajcie. To jest projekt. Przyszłe domki. Będę już tylko stone'owe próbował robić. Jak na bogato, to kompletnie na bogato. Nie, myślę, że tutaj coś innego. Tu kowala postawi tą stodołę, wiecie? Tylko ta stodoła to jest tylko jeden rodzaj, czyli na dodatku musiało być tamto. To tak samo... tutaj możemy zbudować. Możemy towary kupować i tak dalej. Przystań tak zwana. Ale to jeszcze nie zabawa na teraz. Widzę, że spadają powoli zapasy. Damy już drugiego zbieracza. A w sumie jest zima, w zimę wszystko jest wolniej, pamiętajmy. O, zapas. Tu jak nam się full zrobi, to będziemy mykać stąd. Albo w sumie wiecie co, bo oni i tak nie mają co robić, to na razie niech zaczną sobie znosić surowce powoli. No, nie mają co robić, to niech działają chociaż z tym. No, spadają nam zapasy. Dwóch, zobaczymy jak dwóch zbieraczy będzie ogarniało. Ludzi nam niby nie przybyło, ale... Śnieg pada, tak zielono ładny. O co chodzi? Jaki zasięg w ogóle ma? Łe, dużo lasu jeszcze nam zostało. Tego lesika może też zrobimy w kolejnym odcinku, bo drzew nam kiedyś zacznie brakować. Mimo, że one tu się chyba same posadziły, widzicie? Są takie małe. Małe, malusieńkie. No, to ogarnę najwyżej na kolejny raz, bo nie wiem, o co teraz tutaj kamon. Ten suwak się powinno zwiększać do ilu w oborze chcemy mieć. Zobaczymy. Może coś trzeba do tego dobudować. To jest do zażynania chyba. Jak znoszą? Na razie drzew się pozbywają, dobra. Ale też myślę, że możemy sobie tutaj dróżkę do końca posprowadzić, bo tutaj będziemy mieli tą przystań, tylko właśnie nie wiem, czy mi się uda tu w przyszłości postawić, czekajcie. O, uda się, zarypiście, dobra. Też sobie drogę tutaj podprowadzę. Dirtolon nas niestety na razie pójdzie, będziemy robić chyba przeróbkę na stone'owe. Droga. Ready.
I damy tą przystań jako projekt na razie. Dobra. Muszę to jednak ten plan porzucić. Strukturesy. Nie była stworzona, więc git. Najpierw muszę dać. Dobra, projekt mamy, to stopuję w ogóle, bo tutaj to już w ogóle jest potrzebnego tyle wszystkiego, że odległe odcinki. Ale damy sobie tak fajnie dróżkę dookoła. No. Drogą, chociaż niech się ktoś tam zajmie. Tu już drogę, aha, tu nam drogi jeszcze nawet nie wystukali, to patrzę, trochę opóźnione to wszystko. Magazyn mamy full, nie jeszcze. Czyli dobra, tutaj zwolnię jednego, żeby był robotnik więcej. Robotnicy ogólnie noszą te surowce, nie? Na te miejsca. I tą szopę będę musiał zbudować, to jest też najważniejsza prawie rzecz. Cholera, tylko tu jest tylko drewniana, czy ją można upgrade'ować jakoś? Tutaj nic nie ma, czyli tylko chyba ta szopa tylko jest na jednym poziomie tutaj. No cóż. Dobra, szopę damy tu. Tą szopę też pauzę. W sumie wiecie co? Dobra, niech zaczną te drzewa, niech skoszą, ja to spauzuję i najpierw szopę zrobimy. Szopa też priorytet. No, stone'a by nam starczyło na to, irona też, tylko te narzędzia trzeba się martwić niedługo. Bo narzędzia to mamy gdzieś tutaj, jest powiedziane, tak? Bo niektóre składki się rozwijają, wam powiem. O, na szkołę ile? O Jezu, 50 drewna, 16, 16. No, to też z odległa przyszło, bo tu widzicie pełno surowców wszelakich. I pole też możemy później zrobić. Widzicie, dałem dwóch do uprawy, już jesteśmy nawet w miarę na plus. Tylko czemu oni nie chcą się rozmnażać? Ciekawe, czy jak ten zapełnią, to będą ten zapełniać, W sumie jakby widzieli, że jest puste, to by mogli i tak zrobić. Jeszcze jedno drzewo gdzieś do usunięcia. Why? Where? Gdzie? Może o ten kamień chodzi? A to ogólnie o usunięcie przeszkód chodzi, wiecie? A, i właśnie, jak stajemy budynek, nie? I tu stały wcześniej kamienie, nie wiem czy widzieliście, tutaj było pełno kamieni. To oni tych kamieni, nie wiem, nie zlikwidowali, oni te kamienie po prostu rozłupali, zanieśli do stoku i nam się zwiększyły. Nie wiem czy zauważyliście, mieliśmy 80 coś, mamy 93, więc to się nie zmarnowało. Więc spokojnie, i to drewno tak samo, to drewno oni ścieli normalnie i zanieśli tutaj. Serio, serio. Nie wiem jak to wystartować. Muszę znowu zobaczyć na necie. W ogóle nie ma żadnej opcji znowu, nie? Chyba, że naprawdę trzeba ten drugi budynek postawić. Też tamten tym się zdaje, że jest do zażynania i do produkcji już mięsa ze zwierząt rzeźnych, tak to nazwijmy. Też można krowy tutaj mieć. I słuchajcie, jakby nie mieli handlarza, to będziemy mogli później kupić kurczaki i tak dalej, wymienić towary. Ale to jest duża cena naprawdę za to i to jest już w ogóle przyszłość. Ile nas jakieś tornado nie sprzątnie. Patrzcie, rozmnażają się, mamy 6. Dobrze. Jak zrobimy market, bo on nie ma zasięgu, to... A ma zasięg jednak. Dobra, ale wszystko tu się mieści. To będziemy tutaj bardziej budować z tej strony teraz naszych ludzi. Tutaj też jest olbrzymi zasięg, jak tam sezon ostatni. Ło, ja pierdziele, 500 borówek, 400 cebuli, rocy, nie wiem właśnie co to jest. Grzybków 300, a teraz jak tam sezon, nawet się zaczął. A tutaj ile w sezon wyszło ostatnio? 300 drewna, no ładnie. Teraz będzie mniej wiadomo przez sezon, bo już mamy 3 pracowników tam, a nie, bo widzicie, drewno nam szybko zjadło, bo noszą. Patrz, już mamy zaniesione. To było wiadomo, ale ciekawe, czy ze stoka wzięli? Nie, tutaj jest full, dlatego. A to fajnie, mają blisko, nie? Noszą teraz kamyszka. Tylko nie wiem, właśnie chyba dam im do zebrania ten kamień zaraz, jak to skończymy, jak market skończymy.
Irona później przynoszą i będą budować. Dobra, niech się zajmą tym marketem, na razie mi to tam krwi nie bruździ. Ja wiecie, czemu chcę na małym tym szybkości grać, małej szybkości, bo ja lubię po prostu jak to, widzę jak to się rozwija, a nie tam na speedzie to wiadomo, ja wolę się delektować tą grą, tak jak Bungo to powiedział. A nie tam, szybko, szybko bym się śpieszył i co tam. Trochę bez sensu by to było wszystko, tak więc zagrodę ogarniemy się w kolejnym odcinku. Tak naprawdę rozbudowa to jest coś teraz, nie? Rośniemy w siłę. Gdzie ta kopalnia i reszta, to ja też nie wiem gdzie to jest. Tutaj mamy tego kowala. O, można tawernę postawić. Aha, do ciuchu właśnie, 7 nam zostało. Nie wiem jak oni to też używają. Wiecie co? Bo oni noszą iron teraz. A nie, w sumie irona możemy zbierać. Dobra, nieważne, nie było tematu. Niech robią dalej. Ja myślałem, że jak irona, bo kiedyś w Anno, w strategii Anno tak było, że jak źle się na początku rozplanowało z narzędziami i nie było handlarza przez długi czas, to było się kompletnie w dupie, bo żeby stworzyć te narzędzia, to musimy mieć dużo narzędzi, żeby zbudować budynki do produkcji tych właśnie narzędzi, czyli kowal, tam przerabianie tego, tej hut, tą hutę, to wszystko trzeba było mieć, naprawdę. To był hardcore, istny hardcore. I można było sobie całą grę rozpierdzielić przez takie coś. Patrz, iron już zaraz będzie cały zaniesiony, ale chyba nie starczy, dobra. Dam im zaraz, dobra, nie zanoszą cały ten iron i dopiero rozkażę im, tutaj ten iron zbierzemy na razie. Nam tutaj wadzi w sumie, albo nie tutaj. Będą mieli więcej latania, ale niestety. Patrzę, jednej sztuki zabraknie chyba. Ja nie jestem pewny. Idą dwie babki za ironem. Uwaga, uwaga. Produkcja zaczyna się wtedy, jak zaniosą wszystkie, to tak po kolei idzie, nie? Usuwają drzewa, zaczną drewno, kamienie, irona i przychodzi bull leader, aby to stworzyć. A się już chyba przyszedł. Czyli starczyło nam, 5 zostało nawet. Dobra, ale wy szefy teraz, ja was muszę poprosić o zebranie irona niestety. Stąd chociaż. Niestety. Wszyscy wypadł do tego irona, bo się utopimy. Tu magazyn cały czas full. Dobra, mamy 300. Dobra, dam mu do 400. Albo dobra, 400 z tych opału robimy tak bardzo do przodu. Po ile sobie przynoszą firewooda. Umiarkowane liczby do 20. Widzę tu 50. Zrzucili to kurde na cały sezon, myślę. Tu też 50, fajnie. No fajnie by było jakby więcej brali, nie? Bo ja wtedy mi się zwalnia miejsce trochę. Trochę mnie denerwuje to dymanie pod drewno, żebyśmy stamtąd musieli przynosić tutaj, nie? No, my będziemy musieli zaraz tak robić. Ale wszystko przed nami. Na markecie oczywiście się będą wymieniali surowcami i tak dalej, więc to jest naprawdę przydatne. Dobra, na razie ich zostawiam, żeby tego irona tutaj wydobyli, bo to będzie naprawdę priorytet. Iron potrzebny. No, tą zagrodę muszę ogarnąć. Chyba trzeba drugi budynek, jakby się zdaje. Do ludzi, którzy nie będą przyprowadzali te zwierzęta. Ale nadal się zastanawiam, gdzie jest moja kopalnia. Wow, tu jakie domy. Chryste luju. Tu nie ma kopalni. O, tu też zaczęli budować, a to nie było... A to dobrze. Tu będzie przynosiła? Proszę. A nie, bo tu irona nie potrzebujemy. Dobra, nieważne. Nie było w ogóle tematu. Nic nie mówiłem. Patrzę, fajnie ten iron stoi już tak poukładany. Dobra, nam tu wyszczerbią wszystko. Myślę, że ten kamień skasujemy, że będzie spokój, co? Z tym kawałkiem podłogi. Myślę, że teraz taka nuda, to przyspieszymy sobie na piątkę, bo i tak noszą i zdety robią. Patrzcie.
Weszły i wyszły? Nie wiem, o co chodzi. Muszę poczytać. Jak tam sezon, panowie? Na razie średnio, ale mamy w trzy dupy tego, nawet już ten robi nadmiar, cholera, chyba na 5 zim do przodu, albo z 10. Dobra, market coraz bliżej ukończenia, powoli tam bulider widzi koniec, widzi światełko w tunelu. Nie, wiecie, teraz zostawiam więcej robotników, żeby mi więcej szybciej ten iron znieśli. A dwóch budowniczych, ale dwóch budowniczych mi się zdaje, że teraz jest tutaj. Dobra, trudno. Skończą jedno, pójdę do drugiego, tak? Tu się na razie nie buduje, ale surowce już mamy. Life is brutal. Nikogo na mnie przybywa. Mamy 15 dorosłych, trochę słabo. Dobra, ironu mamy coraz więcej. Dobra, ja myślę, że już możemy sobie zaprojektować z góry. Z góry od Boga ten budynek do kowalstwa, bo to zaraz będzie nam potrzebne, wam powiem. To tak dosłownie zaraz. A w tą stronę dam radę, patrzcie. Klasyka, Bueno Costa, ale to zostawię. Niech się zajmą tym ironem na spokojnie. Ile tu będzie kamienia potrzebnego? 55 mamy za mało. Dobra, to wydobędziemy od razu, im zaraz dam rozkaz. Nie skończę irona. O, tu już jakoś to wygląda. Ostatnie poprawki. Już kończą. Biją powietrze młotkiem. Tak jest, z drugiej strony też trzeba powietrze pobić. Tu też. No widzicie, no. Jak na jedną osobę, to i tak ta gra po prostu zaskakuje i wbija w fotel, aż się wyjść nie da. Więc naprawdę stanąłbym i bym klaskał temu, kto to stworzył. I zarobił ile kasy. Jedna osoba tworzyła, a ta gra jest na Steamie i na wielu platformach. Czyli tu też mogę zatrudniać, tak? 16 mamy, nice. Jeszcze nie wiem, na jakiej zasadzie jeszcze market dokładnie działa. Dobra, zatrudniamy sobie tu jedną osobę. Niech będzie, nie wiem, to będziemy wymieniać i będzie zarządzać tym targiem. Dobra, zajmują się już powoli magazynem. Irona kończą wydobywać, będziemy mieli stówę, więc tu nam na to styknie lightem i tu dużym lightem. A dziwna, że nie zostało, to w dobrym momencie to zrobimy, wam powiem. Będzie i tak za mało kamienia, to im będę kazał trochę zebrać, tylko stąd. Będą wiedzieli, co robić. Jak tam... O kurwa, my nie mamy jedzenia. 4 do zbieractwa. Dobra. Wow. Się zdziwiłem. Patrzę, chwilę nie patrzyłem na to. Dobra, drewno na opał. Tutaj jednego mniej. Budynek wstrzymany. Starczy na opał, będę kontrolował. Myślę, że z kilka odcinków lightem nam to Ej, czemu firewooda tyle znikło? Po ile oni kurde wynoszą, za przeproszeniem? Czekajcie, aż ich posprawdzam. 50, nie, po prostu był taki mom, a nie, już mam 400. Czy ja na jedzenie spojrzałem, ja już nie wiem. Nie, dobra, firewood jest good. Nic tu na razie nie dotykam. Dobra, mamy shopę. Tutaj w tej chwili przenoszą tylko surowce, czy jak to wygląda? Tu handel trwa, nie wiem, ale to jest po prostu duże udogodnienie dla naszych. Tu patrzcie, mamy już 17 dorosłych, jest dobrze. Kamień kończą, tak więc już mogę puszczać to, czy kamień nam styknie nam. Irona styknie, logi lightem, bo mamy w cholerę tego. Dobra, mogą się powoli tym zajmować. O, widzicie, już jest 300. A, bo tu mamy zapas firewooda, nie. Logi zaczęli tu kłaść, patrzcie, bo to chyba już full im się zrobiło momentem. Dobra, nie jest źle, ja nie narzekam. Mamy duże zapasy, ile tu mamy firewooda? Ej, to tu tyle firewooda stoi, a nie logów. Logów mamy kiepsko, 37. I tu nie mamy w ogóle, dobra. Patrzcie, oni stąd noszą. Mhm. To noszą logi, dobra. To dobrze, że to wstrzymałem, ale...
Ten firewood tak skacze. 180, 260, nie wiem o co, come on. 150, nie wiem czy oni firewooda używają. Nie, oni firewooda przenoszą tutaj, słuchajcie. Tak, zobaczcie, 125. Firewood 100, Firewood 35, Firewood 53. Duże ilości teraz biorą sobie na chatę, no. Dobra, ale na razie mamy. Jak tam logi? Magazyn muszę kliknąć. Mamy mały zapas. Co nie zmienia faktu, że będziemy musieli mieć cały czas tylu, ile mamy tam przy drewnie. Później tego czwartego znowu to dam, niech. No tylko znowu się ktoś wbije na wyższy, patrzy, znowu się rozmnożyli. Więcej mamy dzieci. O szkole będzie trzeba pomyśleć niedługo. I też będzie trzeba niedługo jakieś domki nowe zbudować, bo oni się tu niedługo przestaną mieścić. Gdzie już po tylu mieszkają. A to trzeba im dogodzić. Dobra, ale to zrobimy w kolejnym odcinku, tak więc dziękuję wam za uwagę. Ja sobie zmniejszam czas i widzimy się w kolejnym, gdzie będziemy robili domki. I będziemy gospodarować ogólnie ten teren. Jak tam z jedzeniem, cały czas słabo. Czterech tutaj. Dobra, muszę tutaj dać też czterech. Trudno. Będziemy musieli sobie poradzić tak jak teraz. Albo wiecie co? W kolejnym zrobimy kolejnego zbieracza. I tyle. Niestety będzie nas to czekało. Zrobimy w tym miejscu. Trudno. Więc dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.